witam serdecznie ponownie, już na nowym kanale. Witam w grze Amnezja Mroczny Obłęd. Wybaczcie za jakość mojego głosu, ale jeszcze nie do końca się nie wykurowałem. Aczkolwiek wszystko zmierza ku dobremu. A także cóż, oczywiście jestem, no właśnie, nowy kanał to Pietro, prawda? A z kolei większość zna mnie z Wojownika. Dobra, mówcie jak chcecie. Jestem Pietro vel Wojownik, niech wam będzie. No to cóż, jedziemy z koksem. Tak, i jesteśmy z powrotem w zamku w Brandenburgu, czy chyba tak to jakoś się nazywa, Brandenburg. Nie, właśnie nie wiem, czy Brandenburg to jest zamek, czy to jest miejscowość. W każdym razie, przepraszam, w każdym razie, no cóż, na powrót wylądowaliśmy z powrotem w zamku. Ja bym chciał tylko zaznaczyć taką jedną rzecz, mianowicie ten zamek jest cholernie wielki, nie wiem czy zauważyliście. No tak, łazimy po tym zamku i łazimy, wykonujemy różne ciekawe rzeczy, lub mniej ciekawe, ukrywając się przed różnymi stworkami, potworkami, ale jaki ten zamek jest wielki. No to jest coś niesamowitego. Dobra, skupmy się na tym, co mamy do zrobienia. Dźwignie, aha, działają, pewnie maszyneria się zepsuła. Cóż, nie mam pojęcia co zrobić. Zatem będziemy kierować się instynktem. Nie wiem też ile materiału nagram z tej gry. No się okaże. Na razie jak widzimy ładne kolorki mamy wokół nas. Może pójdźmy sobie. Szczerze mówiąc się trochę się pogubiłem. Stamtąd wyszliśmy. Pójdziemy stąd. Pamiętamy w poprzednim odcinku. Wchodząc w tamto miejsce, znaczy wchodząc do góry po schodach, usłyszeliśmy chyba, z tego co pamiętam, pod stworka potworka. Musiałem trochę uciec, ukryć się w jakimś ciemnym miejscu, żeby nas nie zauważył, nie dorwał. No zobaczymy, co tutaj mamy. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie zastaniemy. Powoli. Ktoś tu jest? W sumie nikt nas nie słyszy. To było bardzo głupie. A? Tam jest jakaś maszyneria, widzę. A właśnie, jak mamy w ogóle z ekwipunkiem? Jedna latarnia, mamy mięso, kawał świeżego mięsa. Ktoś jest głodny? Chyba nie. Laudanum. Lekki ból głowy. Zaryzykuję. Nadal lekki ból głowy. A no cóż, no to cóż. 13 krzesiw, nie jest tak źle. Bywało gorzej, mam jakieś. Jakąś notatkę. Banishment ritual is taking longer than expected. Spauzujcie sobie to, ja nie będę tego czytać. Dobra, wróciliśmy. Jeszcze nie do końca. Moje gardziołko jest w pełni sprawne, ale nie chcę. Oj, co to jest? Wiadro smoły. Do czegoś będzie potrzebne, przypuszczam. Bez powodu by tego nie zostawili. Ale tu mamy krzesiwo, tylko trzeba jakoś sobie pomóc, żeby to krzesiwo sobie chwycić. Tak. Ciemno tu? No, po prostu ciemno. Cóż my tu mamy? Chyba maszyneria jakaś. Aczkolwiek. Czemu coś za nami stoi? Da się otworzyć? Ani drzwi nie. Kurczę. Szkoda, wielka szkoda. Dobrze, rozejrzyjmy się, czy tu jeszcze możemy znaleźć. To tu raczej nic chyba nie będzie. Patrzmy, tutaj tego się nie przesunie. Krzesiw więcej chyba nie będzie. Ja to was za chwilkę wrócę, tylko obczaję jakość mojego głosu i widzimy się z powrotem za chwileczkę. Jestem z powrotem, musiałem tylko sobie zwiększyć wydajność mikrofonu na plus 20, gdyż miałem na plus 10, co powodowało to, że mój głos był ledwo słyszalny. I tak biorąc pod uwagę, że ustawienia dźwiękowe mam na dość, no takim średnim poziomie, no ale to nie zmienia faktu, że mój głos był stosunkowo cichy, także to też zmieniłem. I mam nadzieję, że teraz będę lepiej słyszalny. Nie chcę wychodzić do pulpitu to z gry, żeby to sprawdzać, także no cóż. Mam nadzieję, że mój głos jest już
lepiej słyszalny. Co to było? Fuck, ale tutaj mrocznie, jasna cholera. No niby mamy ten mroczny obłęd, tak? Tylko czyli ta amnezja ma straszyć, prawda? No i wydaje mi się, że w pełni ta gra spełnia oczekiwania gracza chcącego się wystraszyć, przerazić, czy też zesrać w gacie, jeśli jest aż tak źle. Tam myśmy chyba nie byli jeszcze. No to po prostu jest masakra. To. Firma Fractional Games, która wyprodukowała i wypuściła na rynek tę grę, naprawdę zasługuje na podziw. Może nie jest to gra rodem... tu myśmy byli? Chyba nie. Jakiś potworek będzie? Nie jest to gra rodem typu Penumbra, że wymaga naprawdę logicznego myślenia. Momenci, coś tu jest. Wszystko przepadło. Muszę zaznaczyć od początku. Kula, którą ona na Sagrippa, była nieodzownym elementem moich badań. Jeśli czytam, to dla mnie jest lepiej, ponieważ potrafię lepiej się wsłuchać w tekst. Od czasu tego incydentu z Wilhelmem zrobiłem się nierozważny i bojąc się, iż zabraknie im więźniów, zbyt pochopnie rozpocząłem ostatni rytuał. Kula pękła na 6 kawałków. Próbowałem już wszystkiego, ale nie wiem, jak mam poskładać ją do kupy. Jeżeli nie zdołam tego zrobić, będę musiał postarać się o inną kulę. Fragmenty typu pękniętej nadal posiadają iskrę mocy. Może zdołam ją jakoś wykorzystać. Minęły już całe stulecia, a ja zaczynam wątpić, że jeszcze kiedyś ujrzę moją ukochaną. Jak długo zdołam podtrzymać ten żywot? No tak, no bo w sumie wątpię, żeby ktoś oglądał tą grę u mnie na moim kanale, czy na Wojowniku, czy na MrPietro.pl pierwszy raz, ale jeśli ktoś to ogląda pierwszy raz, to tylko warto wspomnieć, o co chodzi w ogóle. No fakt faktem, jesteśmy w połowie gry, no ale może jest ktoś, kto pierwszy raz to włączył, prawda, chociaż marzenia warte spełnienia, każdy może mieć marzenie, prawda, za marzenie nie karają. W każdym razie naszym bohaterem jest, znaczy bohaterem, którym się posługujemy, którego kontrolujemy i kierujemy, na imię ma Daniel. Wypił on miksturę amnezji, żeby o czymś zapomnieć. Obudził się w zamku na wielkim kacu. No i teraz trzeba się dowiedzieć, dlaczegoż to nasz bohater wypił tą miksturę i co sprawiło, że chciał stracić pamięć chwilowo, no bo amnezja to nie jest, prawda, nie jest zanik pamięci całkowity, kompletny, z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale to jest zanik pamięci chwilowy, tak? Czy to coś jest? Chyba nie. Tu coś jest? Chyba nie. No dobra. No oczywiście należałoby też wspomnieć o tym, iż tutaj... What the fuck? Należałoby wspomnieć o tym, iż ta gra... iż w tej grze nie walczymy z przeciwnikami, prawda? Co ja chciałem zrobić? Dźwięk podkręcić. Nie walczymy z przeciwnikami, tylko ich unikamy, ponieważ tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek broniach. Naszą bronią jest ucieczka. Jeśli spotkamy jakiegoś potworka na drodze, no to nie pozostaje nam nic innego jak uciekać. Po prostu uciekać. Ukryć się w jakimś ciemnym miejscu, tylko nie za długo, bo jeśli będziemy kryć się zbyt długo w ciemnym miejscu, no to niestety... możemy stracić zmysły. Co jest gale? Aha, no... Nie wspomniałem też o tym, że nagrywam w nocy, tak? Mamy godziny nocne. Nie chcę mi się na zegarek patrzeć, bo jestem zbyt zaabsorbowany tą grą, ale... Gdzie mam iść, o cholerę jasnej? Ale nagrywam przeważnie w nocy tą grę, podobnie jak Alan Wake'a. No dobrze, ale co? Ciężkie drzwi trasują drogę. Drzwi, dźwignie, bla bla bla, ale co teraz? Co dalej? What the fuck? What next?
Nie bardzo wiem, co teraz zrobić, wiecie? Mam dylemata. Co może, nie wiem, jeśli zbyt długo będę krążył tu po tych lokacjach, bez konkretnego celu, bez jakiegokolwiek sposobu na przejście dalej, to najwyżej spauzuję nagrywanie i wznowię, jak będę w jakimś konkretnym miejscu. Tu myśmy byli, prawda? Zapalimy sobie lampeczkę. Tu myśmy byli, tu są drzwi zamknięte. Nie da się ich otworzyć. Pisało, ani drgną. Więc nie możemy ich otworzyć, logiczne, prawda? Teraz tylko, co dalej, kurczę. Dobra, tośmy załatwili, bo ja tak gadam, prawda, a robot na razie, jak się nie zmniejszyła, tak się nie zmniejszyła i nie wiadomo, co dalej. Pójdziemy sobie... Przepraszam bardzo. Pójdziemy sobie jeszcze raz tędy, aczkolwiek ja myślę, że zauważyliście, że mój kaszel jest trochę mniejszy chyba niż był. Tak mi się wydaje. Dobrze, tutaj myśmy byli, tutaj nie przejdziemy. Tutaj... Prawdopodobnie trzeba będzie umieścić kulę, którą gdzieś tam znajdziemy. Chyba tu myśmy byli, tam myśmy byli, to teraz to pójdziemy. Biegnij, Danielu. Nie udawaj, że nie masz siły. Wiecie, zastanawiam się nad... czy po tym, jak nagram tą amnezję do końca, bo jesteśmy już tak w ponad połowie gry, można powiedzieć, z tego co wiem. Jeśli nagram amnezję, to zastanawiam się, czy pokusić się o nagranie kolejnej produkcji, jakiejś takiej typu horror survival, czy po prostu zakończyć nagrywanie amnezji i dać sobie spokój z kolejnym materiałem, bo mam już tyle tych projektów, zagrajmy wy, że po prostu, dużo. Tu myśmy przecież byli, tutaj wzięliśmy przecież olej, prawda? Tutaj chyba nic więcej nie ma, nawet skoczyć nie mogę na górę. Właśnie, a dlaczego nie mogę na górę skoczyć? A mogę. Tylko co z tego, że mogę, jak tutaj nic innego nie wymyślę. Właśnie. Dobra, kij z tym. Jeżeli tam wrócimy się może do tych pomieszczeń, tam gdzie były to, co wyglądało na więzienia, na cele dla więźniów, chociaż biorąc pod uwagę wystrój tamtych pomieszczeń, to raczej nie było więzienie, chociaż kto wie. Tu się wszystko można spodziewać, prawda? Dobra, tutaj żeśmy byli, prawda? Tutaj nic raczej nie będzie. Przydałoby się krzesiwo, bo w sumie nie mamy zbyt dużo. Znaczy, no mamy 14, ale przydałoby się jak najwięcej, nie? Także zastanawiam się nad tym, czy po amnezji nagrać coś typu amnezja podobnego. Czy nawa, czy jednak nagrać amnezję i zostać przy tym, co mam, czyli Metro, Alan Wake, a co tam jeszcze mam? Pietro, myśl, co tam jeszcze mam, chłopie? Czy żebyś zapomniał? Nie no, bez jaj, zapomniałem, co nagrywam. Metro... O, nowa retrospekcja. A jednak. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. No, to zagranie czysto psychologiczne. Specjalnie umieścić w pomieszczeniach rury, żeby przez nie wydobywał się dźwięk. O, właśnie, takie rury, prawda? Jeśli jakaś ofiara jest torturowana przez... lub bądź też była torturowana przez naszego bohatera w poprzednim wcieleniu, przed wypiciem amnezji, to właśnie dźwięk tych mank, tych, że tak powiem... torturowanych dusz więźniów wydobywał się właśnie przez te rury i więźniowie, którzy przebywali w takim oto pomieszczeniu, słyszeli te jęki, męki.
No i miękli szybciej, zanim doszło do jakichkolwiek eksperymentów. Dobra, ja tu pieprzę od rzeczy, bez sensu gadam, a wypadałoby zacząć coś kurde działać, nie? Bo jak na razie to tutaj gadam i nic produktywnego z tego nie wychodzi. A powinno. Dobra, zobaczymy jeszcze to pomieszczenie. Ja tu wszędzie byłem. Wiem, że tu wszędzie byłem, ale wiecie, jak to bywa. Może czegoś tam nie zapomniałem, chociaż... O, w każdym pomieszczeniu rura, oczywiście. Bardzo sprytne zagranie. Gdzie ja mam do jasnej cholery iść? O, to jest pytanie. Zajrzymy sobie tu jeszcze raz. Tu mamy chleb, ale tego nie weźmiemy. Tak. Coś tu jest, tu nic nie ma. O! Co to za dźwięk był? A, pewnie dróż się wydobywa. Chyba. Dobrze. No jak widzicie, no... Jeśli tutaj nie ma potworków, przed którymi należy uciekać, spieprzać, spierniczać, brać nogi za pas i tym podobne, to za bardzo nie ma co robić, prawda? Gra jest trochę nudna, prawda? Bo jeśli nie ma tutaj hordy przeciwników z giwerami, my nie jesteśmy wyposażeni w kałasznikowa, bądź też w inne narzędzie zagłady typu nóż, ręka, rękawiczka, bądź nie wiem, but, którym możemy kopnąć przeciwnika w co nieco, no to... No robi się, prawda, nudno, bo nie możemy nikogo zabić, punkty nie przechodzą, prawda, tak jak to na przykład jest w Battlefieldzie. No cóż, no ale taka gra jest, prawda? Tu jest tak ciemno. A nie pytaj. Bliżej nie podejdziemy, bo wy tutaj widzicie te kolce. Jak podejdziemy bliżej, to prawdopodobnie poczujemy się jak podczas akupunktury. Aczkolwiek tamte igły są trochę mniejsze. A tu... Dlaczego to jest zamknięte? Przecież tu otwierałem. Co jest grane? Nie rozumiem tego. Wcześniej układałem te skrzynki na stoliku, żeby móc tam do góry wejść i uruchomić... A nie, ta maszyneria w sumie działa, nie? A kij, zobaczymy co będzie. I co, ja do was wrócę, jak ogarnę ten temat. Okej, jestem. Podłączyłem trzy skrzynki. Człowieku, nikt ci nie słucha, po chuj tak gadasz? Ty jeszcze taki brzydki jesteś. Chociaż kurna skręcę tym zaworkiem. Aha, nie mogę. Masz szczęścia. No cóż, tak bywa, prawda? Dobra. Czy ja tu coś mogę jeszcze zdziałać? Tak się grzecznie kulturalnie spytam. Czy ja tu coś mogę jeszcze zrobić? Chyba nie, nie? Nie, wydaje się, że raczej nie. Dobra, no trudno. Na próżno były moje wysiłki. Ale co teraz? Tędy nie wejdę. Tędy nie otworzę drzwi. Czy byśmy musieli wrócić się do góry? W sumie? Człowieku, nikt ci nie słucha. Po co drzesz japę? Pójdziemy sobie do góry. A dlaczego ja tu nie mogę... What the fuck? Aha, no tak. Zamek nam blokował drzwi. Znaczy wejście. Zapal lampę, człowieku, bo gówno widać. Tutaj da się przejść? Nie, bo po co? Laboratorium. Ani drgnął. No dziwne by było, gdyby miało drgnąć, kurna, jak są deski. Inteligentne to było, bardzo. Dobra, ale kurcz, przecież... Szukam tych pająków na ścianach. Tak wam mówiłem wcześniej na poprzednim odcinku na tamtym kanale, że gdzieś czytałem, że pająki się pojawiają na ścianach, ale jakoś tak... No w sumie nie powinienem ich szukać, no bo... Bo ja się trochę boję pająków, przyznaję. No ale cóż, wiecie co? Żeby was nie zanudzać, ja do was wrócę, jak rozkminię o co chodzi, bo nie wiem, mam pojęcia co dalej. Jestem z powrotem, nie wiem czy pamiętacie,
jeszcze w poprzednim odcinku na kanale Wojownika, jak mieliśmy zablokowane te dwie dźwignie, prawda? A na dole mieliśmy takie, na dole poziom niżej, tam gdzie był Agrippa, po lewej stronie od Agrippy mieliśmy stoliczek, na niego żeśmy wchodzili i tam były koła zębate. To była maszyneria, którą żeśmy właśnie naprawili. I to spowodowało to, iż możemy teraz to uruchomić. A przy okazji zgarnęliśmy sobie troszkę oliwy. Troszkę, bo niewiele, ale zawsze coś, prawda? Okej, no to teraz możemy działać dalej w końcu. Patrzcie na łańcuch, patrzcie na łańcuch, patrzcie na łańcuch. Fajny łańcuch, prawda? Zajebisty łańcuch, nie ma co, jednowymiarowy. Chyba jedno, czy dwuwymiarowy jakoś tak. Dobra, bo nasz bohater tu widzę zaczyna wariować. W pizdu. Słyszeliście ten dźwięk serca, znaczy ten bicie serca, o tak. O, krzesiwo, czemu go nie zauważyłem wcześniej? Dobra, tędy? Ja się już pogubiłem, gdzie mam iść. Nie, gdzie ja idę? Ale bym gafę strzelił, cholera. Nieładny, Pietro, nieładnie, co ty robisz? Skup się. Focus. Focus, man. Dobra. No cóż, stąd raczej nie będę skakał. Absolutnie. Jestem ciekawy, czy tym razem się pojawi jakiś coś. Chyba tak, widzicie? To. To jest to, o czym mówiłem. To są te spidery pieprzone i jest ich od cholery. Fuj. Uff. Nie lubię. Bardzo nie lubię. Ale jakie to realistyczne. Obrzydliwe. Dobra, nie będę się na... Ale... Kurna, jest daleka widać, cholera. O, w pizdu. Niezbyt miły widok. Nawet się boję podejść w grze, kurczę. Widzicie? Tak to na mnie działa. Tu kolejny chyba... O, nie, ja tam kur... Nie, pieprzę to. Nie, ja tam nie podchodzę. Mam to gdzieś. Kurde, człowieku, nie patrz, tylko wchodź do środka. Bo nie wyjdziesz tamtąd. Dobra, kończymy palić latarnię, bo nam się olej niepotrzebnie, oliwa się niepotrzebnie marnuje. No i co? Spytalibyście, co spowodowało to, żeśmy te dwie dźwignie do góry przesunęli. Właśnie. Cośmy zrobili? Ano tośmy zrobili, że te dwie bramy żeśmy otworzyli. Teraz możemy wejść do środka. Ciekawe, co nas tu spotka. Tak. Tędy se może tu na pewno zobaczymy, co tu... A! Tu coś jest. Sznureczek. Tym sobie kręcimy. Tak. I to zjeżdża w dół. Ciekawe, po co to? Wiaderka nie mamy. A może mamy? Wiadro smoły. Drewniane wiadro pełne lepkiej smoły. No to raczej nie będzie chyba potrzebne. Mięso to po co? Bez sensu. Dobra. Może potem rozkminię, o co tu chodzi. Pójdziemy sobie dalej. Pójdziemy sobie tutaj, co tu jest? Tu jest transept. No to wodujemy się. Ja tylko zobaczę, ile już nagrałem materiału. Za chwilkę się widzimy, prawdopodobnie ponownie. Jestem z powrotem i kontynuujemy działalność gospodarczą na tym... w tym czymś. A więc to jest transept. O, jakaś... Hmm.
nie bardzo wiem, o co chodzi. Otóż tutaj, no, te koszyki są złowrogie i źle wróżą. W tych koszykach przeważnie w czasach średniowiecznych przetrzymywali skazanych więźniów na śmierć. Jeśli oczywiście ktoś z was tego nie wie, to wyjaśniam. Skazywanych więźniów na śmierć tu właśnie chowali w tych koszykach. No i potem ptaki robiły swoje. Przeważnie kruki. Robiły swoje po prostu. A co robiły, to się możecie tylko domyślać. Nie jest aż takie ciężkie do domyślenia się, prawda? A mamy kolejny raz mamy ten sam portret z tą samą postacią. Okej, tutaj raczej nic nie ma, więc możemy pakować się do środka. I cóż my tu mamy? Cóż my tu mamy? Mamy krzesiwo. Krzesiwo raz. Mamy krzesło, którego nie będziemy używać, bo do czego? Mamy kolejne krzesło. Mamy co? To jest sznurek. Możemy sobie podwiązać co nieco ewentualnie. Mamy drzwiczki jedne. I sejwol chyba. Mamy co tu jest. O rany. Tortury są co najmniej fascynujące. Sądziłem, że każda ofiara będzie inaczej reagować na ból, ale na szczęście byłem w błędzie. Okazuje się, że wszyscy ludzie wykazują podobne podstawy w obliczu tortur fizycznych i psychicznych. Muszą zauważyć, że unieruchomienie ofiary przed rozpoczęciem eksperymentów jest absolutnie nieodzowne. Nawet najspokojniejsze okazy potrafią dostać ataku szału, w którym ich siła jest znacznie większa niż zakładana. Złamanie woli ofiary, zapobieganie takim zjawiskom, ale wpłynie także negatywnie na wynik eksperymentu. Aby przebiegał on bez zakłóceń, należy zatem unieruchomić otumanionego człowieka, zademonstrować mu katusze, które go spotkają, a następnie przystąpi do działania. Demonstracja ma wywołać przerażenie. Ludzki umysł jest niezwykle wydajny i potrafi znacząco zwiększyć poziom strachu, wyobrażając sobie tylko, co go może spotkać. Zadając ból, należy uważać, aby nie uszkodzić ofiarne sanato już na początku, gdyż utrzymywanie stałego poziomu cierpienia daje lepsze wyniki. Tortury powinny być często przerywane, aby nie dać ciału sposobności na oswojenie się z bólem. Biczując lub tnąc ofiarę, należy uderzyć raz, odczekać parę chwil, a następnie powtórzyć operację. Cierpiące ciało wytwarza esencję, która płynie w jego żyłach. Ostrożne stosowanie tortur pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów. Jeżeli ofiara nie zachowuje się w modelowy sposób, jest wielce prawdopodobne, że cały trud pójdzie na marne. W takiej sytuacji należy jej podać miksturę amnezji i po pewnym czasie powtórzyć tortury. Cóż można rzec? Człowiek jest najgorszym potworem na ziemi. I nie ma gorszego. Podobno człowiek to podobno istota rozumna, inteligentna i w ogóle, ale brutalność, okrucieństwo, wyobraźnia i chęć uzyskania jakichś dóbr, jakichś czegoś, dzięki czemu dany osobnik będzie potężny, potężniejszy, nie wiem, bardziej inteligentny, mądrzejszy, sprawia, że człowiek tak naprawdę jest potworem, po prostu potworem dla chęci wzbogacenia wiedzy bądź wzbogacenia portfela na przykład. Jest w stanie zrobić bardzo wiele nieprzyjemnych rzeczy innemu człowiekowi. No ale dość o przykrych sytuacjach. Czas dalej penetrować lokację. I cóż my tu mamy? Ciekawa rzecz, co to jest? Jakiś obrazek? Ja kiedyś interesowałem się. Podkreślam, tylko interesowałem się torturami. Z internetu oczywiście. Tak.
Porywaczka klękała z rękoma związanymi za plecami, czuła jak maszyna unosi ją do góry za mangarski, a ramiona głośno pękają pod ciężarem jej ciała. Wisząca w powietrzu kobieta uderzyła w histeryczny płacz, a oprawcy zaczęli rozważać kolejne posunięcie. Myślę, że patrząc na ten obrazek chyba nie muszę nic wyjaśniać. Prawda? Ale cóż, włączmy to coś, jeśli się uda. Da się? No. Nie, może trzeba tak ustawić jednak. Kręcimy. Co się stanie? O, słyszycie? Właśnie. Jeszcze. Właśnie. Nogi przywiązane do tego. Ręce do tego. I wyobraźcie sobie, jaki to musi być, jaki to musiał być ból. I takie tortury były stosowane w średniowieczu. Na przykład wiedźmy. Albo tylko dlatego, że kobieta miała rude włosy. Właśnie. Właśnie. Tylko dlatego, że kobieta miała rude włosy, była skazywana na śmierć z podejrzeniem, że uprawia czarną magię. A nasz przyjaciel za chwilę padnie i zemdleje z wrażenia. Idziemy w pizdu stąd, bo za chwilę się go wykończymy. O, tu coś jest. What the fuck is this? Fragment kuli. O, widzicie. Kulę żeśmy zdobyli. Tak, to był pierwszy poziom wtajemniczenia w sposoby tortur, jakie były wykorzystywane w średniowieczu. A przecież my jesteśmy w XVII wieku, prawda? Tak, nasz bohater trochę się chwieje, ale cóż, takie są efekty, jak się kogoś torturowała. Prawda, Danielu? Przyznałbyś się. Wredny... Nie wiem, jak cię nazwać w ogóle. Jak mniemam i domniemuję i przypuszczam, że... Tu będzie kolejna sa... Właśnie. Wstawaj. Nasz bohater chyba... O, coś słyszę. Słyszymy piłę. Piłę prawdopodobnie. Cóż tym razem nam pokażą? Przyjrzyjmy się temu czemuś. Tak, mamy tutaj studzienkę. Jakąś drewnianą, powietrzną bramkę. Mamy na pewno fragment kuli. O, świetnie. No bierz ją, Danielu. Dziękuję. I krzesiwo. I to teraz tak. Pozwólcie, że nie będę wyjaśniać. Ale mimo to, da się to jakoś... Nie wiem. O, właśnie. Gwałciciel zawisł do góry nogami, zraszając ziemię krwią z rozciętego brzucha. Piła wbita między jego nogami utknęła na wysokości biodra i nie mogło ciąć dalej. Oprawcy cofnęli się, czekając, aż z ofiary wycieknie ostatnia kropla posoki. No cóż, tą akurat karę bym chętnie stosował w dzisiejszych czasach dla różnych nieprzyjemnych, nieciekawych ludzi, którzy lubują się w różnych nieciekawych rzeczach. Tą karę bym pochwalał, aczkolwiek myślę, że byłaby zbyt brutalna, aby polski rząd mógł ją wprowadzić w życie. Nie no, bez jaj. Ale no, sami przyznacie, że dla niektórych ludzi, którzy mają niecodzienne zainteresowania... O, myszka! Którzy mają niecodzienne zainteresowania, przydałaby się jakaś taka naprawdę kara... Kara taka naprawdę surowa. A nie niżeli zamykanie w... Dlaczego się zatrzymałem? Ano dlatego, że... Tego tu nie było wcześniej. Tego tu wcześniej nie było. Fuj. Dobra, bo się pogubię. Tam byłem, teraz tu pójdziemy. Nie, tu? Tu. Tu? Tu. Tam myśmy chyba jeszcze nie byli, bo drzwi są zamknięte.
Tak, ten materiał będzie trochę dłuższy niż przeważnie, ponieważ temat tortur jako taką mnie ciekawi do dziś, także lokacje z torturami jeszcze przejdziemy sobie. Cóż, znowu jakieś pomieszczenie z torturami? Podbiegniemy. I teraz cóż my tu mamy? Mam wrażenie, że Daniel nie wiedział do końca, co robi. A jego pan był... Nie no, nie będę tutaj przeklinał, nie o to chodzi. Tego nie znam. Nie bardzo wiem, co to mu się mogło dziać. Zapalimy sobie jednak lampkę. Bo może coś... O, jest krzesiwo, świetnie. A teraz pytanie... Co tu się... O! A więc... Podpalacz wył w miarę jak opuszczano go na kołyskę. Szybko się złamał. Chcieli go zabić, ale to, co osiągnęli przez tortury, przekroczyło ich oczekiwania. Nie chodziło o sposób, lecz samego podpalacza. On był inny niż pozostali. Oprawcy mogli sprawić, że znowu zapomni. Kołyska. Niestety nie bardzo... Nie bardzo kojarzę, co tu mogło się stać, co tu się mogło dziać. No cóż, powiedzmy jeszcze sobie te woreczki. O, właśnie, kawałek kuli, świetnie. O, odnaleźliśmy wszystkie kawałki kuli, świetnie, jakże mnie to cieszy. Wyjdziemy sobie stąd. I jeśli chodzi o pomieszczenie z torturami, to by było chyba na tyle. Tak, ktoś tu się wkurza chyba. Ewidentnie komuś się coś nie podoba. A ja ewidentnie mam to gdzieś. Dobra, wyjdźmy z tego pomieszczenia i zakończę nagrywanie na tą chwilę. Mamy dzisiaj wtorek, tak w nocy. A to myślę, że jutro po południu to zamontuję na kanale. Wychodźmy z... A tutaj... No to tutaj zakończę. Dziękuję wam, że oglądaliście ten materiał. Już w nowym kanale. No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku z Amnezji Mroczny Obłęd. Mówił do was Pietro, Wojownik, Wojo. Jak wolicie, tak mówcie. Cześć.